Karkonoszach już od setek lat ludzie wprzęgają siły natury, by produkować szkło. Huta Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach została założona w XIX wieku, gdy przybyły z Berlina Fritz Heckert, chrześniak samego cesarza, wybudował w 1866 roku ten funkcjonujący do dziś zakład. W hucie stosowana jest ręczna technologia produkcji, która niewiele zmieniła się od tamtych czasów. Proces szklarski rozpoczynamy od wsypania wsadu do pieca za pomocą odpowiedniej łopaty. Człowiek, który to wykonuje, zwany topiarzem, ubrany jest w żaroodporny strój, ponieważ temperatura w momencie wytopu dochodzi do 1300-1400 stopni Celsjusza. Po kilkunastogodzinnym procesie topienia otrzymuje się płynną masę szklaną, którą hutnicy wybierają z pieca za pomocą narzędzia zwanego piszczelem. Poprzez umiejętne wydmuchiwanie masy i jej kształtowanie otrzymuje się podstawę przyszłego wyrobu – bańkę szklaną. Kolejni członkowie zespołu hutniczego poddają bańkę dalszej obróbce, wstępnie kształtując wyrób. Trafia on następnie do formy z drewna bukowego, które namoczone w wodzie odporne jest na wysokie temperatury. Szkło, stopniowo stygnąc w formie, uzyskuje zaprojektowany wcześniej kształt. W procesie produkcji używamy również form metalowych, w których za pomocą prasy i siły mięśni ludzkich tłoczymy płynną masę szklaną, uzyskując pożądane kształty. Po wyrównaniu dna wyrób trafia do rąk majstra, który wystrzyga jego górną część i wprawną ręką dokleja różne elementy. Produkty uzyskane w procesie hutniczym najpierw trafiają do pieca zwanego odprężarką, w którym spędzają około 8 godzin i dopiero po takim czasie przekazywane są do działu zdobienia. Jesteśmy w dziale zdobienia, gdzie za moimi plecami przy pomocy urządzenia zwanego opękarką usuwamy zbędną część wyrobu. Następnie za pomocą koła szlifierskiego, wody i proszku ściernego wyrównuje się starannie krawędzie wyrobu. W kolejnym etapie produkcji znaczy się wyrób, nanosząc specjalną siatkę, która pozwoli w dalszej fazie zdobnikowi w precyzyjnym prowadzeniu szlifów. Oznakowane wyroby trafiają do majstra zdobnika, gdzie jego ręce nanoszą na wyrób różne rodzaje finezyjnych szlifów. A teraz widzimy, jak przy warsztacie zdobniczym pani za pomocą różnych ściernic, tarcz wyrównuje obrzeża wyrobu. Niektóre produkty, tak jak karafki, składają się więcej niż z jednego elementu. Trzeba je więc precyzyjnie dopasować. Oszlifowane wyroby trafiają do polerowni chemicznej, gdzie w kąpieli kwasu fluorowodorowego i siarkowego wydobywany jest ich blask. Ostatnimi etapami produkcji kryształów są kontrola jakości, w czasie której wprawne oko człowieka ocenia najwyższą jakość wyrobu, oraz ręczne, staranne pakowanie. Całe bogactwo wyrobów produkowanych w hucie szkła kryształowego Julia można nabyć w przyzakładowym sklepie, w którym przygotowano również aranżacje pomagające w doborze tych szklanych arcydzieł.